Witam Was bardzo serdecznie w sobotę 17 lipca, a Słowo Boże na ten dzień czytam z Psalmu 147 i Ewangelii Marka 16 rozdziału. Pan uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Kobiety przyszły do grobu, ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony. Był bowiem bardzo wielki. Słowa modlitwy autorstwa Heidi Karl. Wierzę, że nigdzie nie istnieje takie miejsce oddalenia od Boga, aby nie było powrotu. Wierzę też, że Bóg chce mnie prowadzić ku życiu, a nie ku śmierci, do radości, a nie do smutku. Wierzę też, że On jest przy mnie dziś i na wieki. No właśnie, On jest przy mnie dziś i na wieki. To są słowa, które bez wątpienia powinien wypowiadać, czy pod którymi powinien się podpisywać wierzący człowiek. Ale jednocześnie tak często czujemy zupełnie inaczej. Tak często nasze życie przygniata ciężki głaz. Chociażby taki jak ten, który zamykał wejście do grobu naszego Zbawiciela i który był zmartwieniem dla kobiet, które do Niego szły. To jest też taki głaz, który no właśnie jest głazem problemów, cierpień, doświadczeń, który nas przygniata do ziemi, a jednocześnie zamyka czy oddziela nas od naszego Zbawiciela. Często też czujemy, tak jak pisze psalmista, że nasze serca są złamane. I być może tak dzisiaj właśnie jest. Być może w ten sobotni poranek nie masz wcale w sobie radości, ani siły, ani mocy, ani chęci do tego, by wstać z łóżka. Być może właśnie czujesz, że na twojej piersi leży ten ciężki głaz, który nie pozwala ci wstać. Być może czujesz, że twoje serce jest złamane. Dzieje się tak z bardzo wielu powodów. W życiu każdego z nas są to zupełnie inne doświadczenia. Problemy, cierpienia, troski, smutki. To może być cokolwiek. I wtedy właśnie wydaje nam się, że jesteśmy całkiem sami. Że Pan Bóg nas zostawił, opuścił i że nie ma dla nas nadziei. Ale jednocześnie Słowo Boże, chociażby w tym dzisiejszym przypadku, pokazuje nam, że jest zupełnie inaczej. Że Bóg nie zostawia człowieka w trwodze i w potrzebie. I chociaż życie chrześcijanina nie oznacza, że ono zawsze będzie łatwe i przyjemne i że nigdy nie doświadczymy trudności, cierpienia czy doświadczenia, to jednak jasno, wyraźnie mówi, że w tym cierpieniu, w tej trudności czy w tym doświadczeniu nigdy nie będziemy pozostawieni sami. I zobaczcie, te kobiety, które szły do zamkniętego grobu, chociaż martwiły się i nie wiedziały, co zrobić, okazuje się, że nie musiały się martwić, bo Bóg zatroszczył się o to za nie. I ten grób był otwarty. Mogły spotkać swojego żyjącego, a nie martwego Zbawiciela. Tak samo ci, których serca były złamane, zgodnie z psalmem, który dziś przeczytaliśmy, oni także znaleźli ukojenie i znaleźli ratunek. Bo jest to właśnie psalm, który mówi o ratunku i wybawieniu, jakiej przyszedł do Izraela. I tak to w naszym życiu bardzo często jest, że wydaje nam się, że jesteśmy całkiem sami. Ale właśnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że Bóg o nas zapomniał, że jesteśmy sami, że jest najdalej od nas, jak tylko to może być, wtedy tak naprawdę On jest właśnie najbliżej nas. Możemy na Nim polegać i możemy Mu ufać. On zdejmuje z naszych barków ten ciężar, który nas przygniata, i On odsuwa ten wielki kamień, który od nas oddziela. On leczy te złamane serca. Dlatego jeśli
Tego właśnie dziś doświadczasz, jeśli przeżywasz taki moment w swoim życiu, jeśli ten dzień jest dla Ciebie wyjątkowo trudny, smutny, czy niesie wiele doświadczenia i cierpienia, pamiętaj, że Bóg jest przy Tobie i w Nim szukaj ratunku, w Nim szukaj pocieszenia i wzmocnienia. Niech On nam wszystkim da siłę i moc, byśmy mogli przeżyć i przetrwać ten kolejny dzień. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.